turn, should change your future too. Thank you, Silver. Yeah, just save her. I know how to save our world now. We don't have to change the past. I'm sure of it. So you have a plan? Well, then let's hurry. I sense his flames. Jestem w sumie ciekaw, jak te portale czasowe działają, bo wiecie, Sonic po prostu wskoczył sobie i przeniósł się do, jak dobrze wiemy, przeszłości, żeby uratować Alice, podczas gdy, wiecie, znaczy wiecie, podczas gdy Silver i Blaze po prostu przenieśli się do przyszłości. Więc jestem ciekaw, czy to jest troszeczkę może podobne z działaniem, jak to było z pierścieniami w Soniku, w filmie Sonika. W sensie to jest bardziej coś takiego, że o, ten kto wchodzi do tego portalu musi sobie pomyśleć, gdzie chce iść i tam się przenosi. Bo wiecie, no, w filmie Sonika wiadomo, no, jak się pomyślało i rzuciło pierścień, to on, drugi koniec się pojawiał tam, gdzie rzucający sobie zażyczył. Więc jestem ciekaw, czy to jest na podobnej zasadzie działania. Bo w grze tego nie wyjaśnili, jak w większości rzeczy. Ale to jest taka moja prywatna taka spekulacja bardziej. Bo tak szczerze, no, film Sonika tak dużo... dużo rzeczy, można powiedzieć, daje inne poglądy na pewne rzeczy i zastanawia do wielu ciekawych teorii, bo na przykład wiecie, jak jest ta eksplanacja, dlaczego w niektórych grach są ludzie, dla których nie, to dlatego, że uniwersum Sonika dzieje się na dwóch różnych światach, czyli światu Ziemi, czyli świat ludzi i tak dalej, nasz, i świat zwierząt. Dla prostoty nazwę to Mobius, jak to było w kreskówkach i komiksach. Więc to, że pierścienie są właśnie taką rzeczą, która te bardziej rozwinięte cywilizacje od nas się posługują, to jest całkiem fajna eksplanacja do tego, jak można powiedzieć, te podwójne światy mają w ogóle prawo istnienia. No to jest logiczne, no w Soniku są te całe portale z pierścieniami w ogóle, więc to nie jest takie, można powiedzieć, jak mam mieć tam, co nie? Tak mi się coś wydaje. Są te portale w Soniku, no to kurde, no przeniosą się tym, no i Sonic The Movie to temu, można powiedzieć, jest taką, dzieje się w innym uniwersum, to jest zupełnie inny timeline niż wiecie, gry, komiksy i tak dalej, ale jednak to jest coś, co jest bardzo prawdopodobne w świecie gry, że po prostu, no okej, okay, po prostu Sonic się przenosi tam i tam za pomocą portali jakichś, o których na przykład tylko Mubianie wiedzą i Shadow i Eggman, no. Wiecie, no, Shadow technicznie nie jest Mubianem, bo... Znaczy, nie urodził się nawet na Ziemi, urodził się po prostu w kosmosie, więc jeśli ktokolwiek jest może być nazywany kosmitą, to Shadow, bo on ani nie jest ziemianem, ani nie jest mobianem, jest po prostu kosmitą. Ewentualnie, no, można się posprzeczać, że no, skoro na Ark, to jest, nie wiem, jakimś... Jest Arką. Bo urodził się na
Arc. Dobra, kurde, to jest... jest taki... i... powiedział po czymś z oberwał. No, po prostu nie mogę z tego, że... wiecie, złapiecie tych przeciwników, to tak naprawdę rzucasz jednego do drugiego, a nie winnego. Jeśli winnego, to bardzo rzadko się trafia. A tak to patrzę, no. Chciałem w niego rzucić, po prostu Silver rozwalił tego, którego trzymał. Nie rozumiem, jak to działa. Ani troszeczkę. Oła. Ała. Halo, pierścienie. Wszystkich, kurde. No prawie. Ciebie tylko. Spada. I ciebie też. Spada. A teraz poproszę o... Really? Spadaj. Eat! Tak. That's done. Wreszcie. I spadam. Dobra, już się bałem, że nie będę miał jednego pierścienia chociaż. Ale dobra, jest, jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. Tylko błagam, żebym nie dostał znowu tym jednym meteorytem w łeb podczas lecenia. Bo to jest... to już byłaby taka hamowa, taka taka fesham. Taka, wiecie, spojrzycie się na mnie i... gdzie kamera, kamera na mnie. Dosłownie tego słowa. Oh. Dosłownym tego słowa znaczeniu. Kamera na mnie. I my. Tylko nie oberwij w łeb, nie oberwij w łeb, nie oberwij w łeb. Trzymam kciuki autentycznie. Trzymam mój prawy kciuk, bo lewy muszę iść. I. Jezu, już się bałem, bo po prostu milimetry było ode mnie. Nie, jakby mi się to drugi raz, technicznie dwa razy pod rząd, by się to trafiło, to nie. Nie, przecież to, było, to byłaby beka stulecia. To byłaby beka stulecia autentycznie. Okej, okay, wow. What is that thing? Nie wiem, I don't know. Nie mówcie, że muszę je rozświetlać. Bo ja wszystko perfekcyjnie... wszystko perfekcyjnie widzę, z czego niestety nie mogę powiedzieć w prawdziwym życiu. Ale bardzo bym nie chciał po prostu się wracać i wszystko to z powrotem... A nie, nie muszę. Ba. To bolało. No nie! Nara, frajerzy! Wszystko omijamy, kurde. Po prostu zero. No, no fucks given. No fucks given. Jak nic, kurde. Nie! Wracaj tu. Teraz tutaj, teraz już nie gdzie, czyli tam. Kurde. Dobra, już walić to. A teraz... teraz wprost do lawy, a jednak nie. Jak ja uwielbiam Flamecore. Muzyka z Flamecore to jest... najlepsza w tej grze, jeśli chodzi o poziom. I w jaskini, i na zewnątrz, to jest po prostu najlepsza w tej grze. Ała, dobra, spadamy. Nope, 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 nope'uję stąd. Dobra, proszę trochę więcej.
Dziękuję. I spadamy! Ała! Ała! Ojoj. Tak trochę teraz... Nie, że nie ogarniam, ale... Wydawało mi się, że tutaj się steruje Blaze. I tutaj muszę się schować. Muszę się chować, bo inaczej we mnie dupnie. A, nie chcę, żeby we mnie dupnął. Dobra. Wielki... A, jak to się nazywa? Klopsik, o właśnie. Musimy rozwalić wielki klopsik. Przynajmniej jeśli dobrze pamiętam. Wielki klopsik musi być ogarnięty. Dobra, wielki klopsiku, najesz. Cyk. Cyk. Wielki klopsik. Ja poczekam na wielki klopsik. Kolejne 9 minut poziomu, ja pierdzielę. 10 zaraz będzie. Dobra. Dobra, pan klopsik, już, już. Leżysz. Let's go! Co robię teraz? Ja go podnoszę. Dobra, i spadliśmy do lawy. Jest pierścień. Jest pierścień. Moment. Jest pierścień. A, tam jest. Wejście przynajmniej. Taki spadek, kurde, nie, co się dzieje. Tak, teraz idziemy pokonać Iblisa w końcu. Cały ten wysiłek, by pokonać Iblisa. No jest! No i to jest, moi kochani, dobre zakończenie, można powiedzieć, gry, a przynajmniej tej historii. Oczywiście jeszcze jest boss ostatni, żeby nie było, ale to jest dobre zakończenie tego. Że, wiecie, ostatni poziom, bang, eska. Chociaż byłem w nim 10 minut. Stopujemy go, kurde. Co się będę? Będziemy stopować Iblisa, kurde. Dobra, więc finałowa walka z Iblisem i kończymy tą historię. Więc finałowa walka z Iblisem jest bardzo podobna do jego walki z początku gry. Po prostu rzucamy w niego shit. W zasadzie każda walka Silvera tak wygląda. Że po prostu rzucamy w niego shitem. Aj. Aj, poleciał zupełnie nie tą stronę, co chciałem. Cyk. Cyk, to jest przyjemna walka, będąc szczery. Jak po raz pierwszy grałem w O6, to trochę jej nie ogarniałem, bo w pewnym momencie on robi taki atak, który rzuca po prostu ogromną ogromnym klopsikiem i po prostu nigdy nie ogarniałem, co trzeba zrobić, co przyznam trochę po czasie, że trochę głupio się czuję z tym, że nie umiałem tego zrobić, ale no, zobaczcie po prostu, o czym chodzi. Spoko. Spoczy.
Blaze! Blaze poległa! Spadła po prostu, kurde, dobra. Ty tam się cofasz, czy ja w ciebie mogę już rzucać? Mogę, kurde, nie, dobra. Więc tak, na tym polega w zasadzie walka z Iblisem. Dobra. Okej. O, właśnie o tym mówiłem. Pamiętam to trochę wyżej. Znaczy wyżej. O, nie złapałem. Ale użyłem tego, nie rozumiem czemu nie złapałem. Dobra, whatever, zostało nam trochę tego. Wydawało mi się, że trochę... Nie wiem. Wydawało mi się, że to złapałem. Ale no, o to mi chodziło i zawsze mnie to zabijało. W końcu. I no, ale trzeba to złapać po prostu i się wszystko ogarnie. To jest głupio, że tak nie złapałem znowu. Dobra, dajesz. Egg Emperor V2. Kurde. Kamera na mnie. O. Właśnie o tym mówiłem! Dobra. Whoops. A lot of damage. A lot of damage. Spok. Dobra. Więc teraz nie zrobię tego głupiego błędu. No nie. Okej, to sobie idzie. Tym razem mam nadzieję, że tego... Że to złapię, bo inaczej to będzie troszeczkę niefajne. Cyk. Egg Emperor V2. Nadal jesteś Egg Emperor V2, niczego to nie zmieni. To będziesz dalej nawalał te wave'y. Dobra, kurde. Po prostu sobie będę stał tutaj, nic nie muszę robić za bardzo. Stał i skakał sobie od czasu do czasu. Wiecie. The usual. Poprawię sobie rękawiczki. O, ojoj. Stopsi. Baj, a Yuki żył. Yuki szczerzy, patrzcie. Ale no sorry, jak Ibis otwiera, bo się to jest po prostu tylko taka... No morda się cieszy po prostu, bo... Bo ma taką ekspresję. Jakby się uśmiechał przez cały czas. To mnie rozwala. Cyk. Cyk. I nic tu więcej nie ma. Dobra, tak. Dobra. Błagam. Złap to. Błagam, Silver, złap to. Ha! A masz w... Dobrze! I właśnie tego nie mogłem ogarnąć przez dłuższy czas, bo wiecie, walnęło to we mnie i tak trochę się tylko mapy ukruszyło, no co myślałem, no okej, dobra, fajnie. Czyli po prostu się mapa będzie zmniejszała co jakiś czas. No okej, no dobra, jestem przyzwyczajony do tego. Ale nie, bo za drugim razem już dostaje się takie wciry, że całą mapę rozwala. Ja po prostu tego nie ogarniałem. Cyk, cyk, cyk. Ła. Ale tak mi nie rób, proszę. No, dajesz, dajesz. Pokaż ząbki. No, jak ci morda cieszy. Dar. Dobra. Endujemy to teraz. I to tymi klopsikami. Cyk.
I ostatni klopsik. Easy. I klopsiki załatwił Iblisa. I to jest tyle, that's it. I eska, eska, no eska, eska, proszę, eska. God damn it. God damn. Ale cóż, to by było na tyle z historii Silvera. Chaos Emeralds, lend me your power. Eternal Sun, the living flame that has been entrusted to the royal family. Fall into slumber with my soul, Iblis. You cursed flames of disaster! Ah! No! Why won't it accept me as the vessel? Please! I'll take Iblis. Don't worry. My soul is already alit with flames. I will be accepted. Use your chaos control to stop time, then steal us into a different dimension! No! I can't do that to you! Didn't we already go through this? We agreed to save the world at any price! I can't! I wouldn't know what to do without you! Alongside me to save the world. You're my friend, right? You're still so naive. But I've always liked that about you. I tak, ta scena wytłumacza, dlaczego Blaze jest w Sonic Rush, tak by the way. Żeby nie było, wiecie, tak zamykanie siebie w innej... innym dimension, w innym wymiarze. Tak, to jest eksplanacja do Sonic Rush. No i to tyle z historii Silvera. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jedne, co nam jeszcze zostało, to historia ostatnia. Ale no, zakończyliśmy, uratowaliśmy świat i to już jest koniec, wszystko, to już jest koniec, nie ma już nic poza ostatnią historią, która będzie za niedługo zapewne. No cóż, dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa!